Witam Was wszystkich. Dzisiaj zostały nam ogłoszone zmiany, które ujrzymy w najnowszej wersji Deluxe Ski Jump. I dzisiaj przetłumaczę Wam cały postius jego koskeli i powiem Wam, jakie zmiany ujrzymy. Chciałbym nadmienić, że tłumaczenie może nie być w pełni dobre więc fajnie gdyby ktoś skorektował to co przetłumaczyłem, w komentarzu. DSJ4v1.11.0 ukaże się 25 listopada 2022 roku. Wstępna lista nadchodzących zmian. Wygląd i personalizacja skoczków narciarskich. Zremasterowany model 3D skoczka z dużą ilością dodatkowych szczegółów. W pełni konfigurowalny strój skoczka, jego twarz i teksturowanie NART. Możliwość zaprojektowania swoich plastronów, tak zwanych bipsów. Możliwość zapisywania, wrzesz wczytywania strojów skoczków narciarskich. Możliwość wyboru innego stroju dla każdego skoczka w zawodach drużynowych. Hill editing, Możliwość zdefiniowania niestandardowych obszarów drzew, budynków i trybun. Inne zmiany. Drobne ulepszenia i poprawki błędów. I oto. Jeden z najnowszych screenshotów, pokazujący bodajże szkic nowego modelu skoczka. Co myślicie o tych zmianach? Podzielcie się w komentarzu pod filmem. Cześć!